Wiecznie zmęczony, rano w nieskończoność nastawiasz w telefonie kolejne dzwonki, pewny, że te 5 czy 15 minut akurat cię zbawią. W pracy kawa za kawą. No i tak często zdarza się drzemka przed monitorem. No nie oszukujmy się, tego snu po prostu brakuje. Po powrocie do domu walimy się na kanapę i pochrapujemy od czasu do czasu przed smartfonem czy telewizorem, no bo nie mamy siły na nic. I tak dzień w dzień, miesiąc po miesiącu. Jeśli twój ciągły stan zmęczenia nie jest związany z poważnymi kłopotami ze zdrowiem, jakość twojego życia mogą znacząco poprawić cztery proste zasady. Mówiąc krótko, czas zadbać o sen. W większości z nas kalendarze puchną w szwach od zadań, a apki z listami do zrobienia mienią się wszystkimi kolorami tęczy. Przygotować raport, spotkać się z klientem, wymyślić reklamę nowego produktu, wprowadzić pismo do systemu kancelaryjnego, zapłacić faktury, przeczytać najnowsze analizy na rynku, sprawdzić pocztę i tak dalej. A po pracy, jeśli macie odebrać dzieci z przedszkola czy szkoły, zrobić zakupy, pójść na siłownię, basen, ugotować posiłek na następny dzień, odrobić z pociechami lekcje, wyskoczyć na wieczorny fitness, może jeszcze jakieś bieganie i przeczytać co najmniej 30 stron jakiejś mądrej książki. No brzmi znajomo, prawda? No nie jesteśmy w stanie tego upchać. A ile z tego czasu i wysiłku i uwagi poświęcamy jakości naszego snu i przygotowaniom do spania? Przecież sen jest jak oddychanie. Po prostu musimy to robić i robimy. Po co to jeszcze planować? Chyba wystarczy mniej więcej umówić się ze sobą, kiedy kładziemy się spać, na którą nastawiamy budzik, no i tyle. Co to za filozofia i po co tyle zachodu? No, może kiedy musimy rano wstać na lotnisko, czy na wcześniejsze spotkanie, to trzeba to dokładniej zaplanować, ale to są wyjątki potwierdzające ogólną regułę. Kiedyś właśnie tak myślałem i bardzo lekko podchodziłem do tego tematu. Kiedy prowadziłem swoją pierwszą działalność, ale również nie chciałem porzucić stosunkowo rozrywkowego stylu życia, potrafiłem zarwać jedną, czasem nawet dwie noce, kończąc jakiś projekt do czwartej czy piątej, albo po prostu bawiąc się. Takie maratony skutkowały tym, że przesypiałem w biurze albo nie potrafiłem się skupić na wykładach. Drzemka zadziwiająco otrzeźwiała na parę godzin i potrafiła pomóc dotrwać do końca dnia. Ale umówmy się, nie da się prowadzić takiego trybu życia. Kompensujemy najczęściej braki energii właśnie jedzeniem, co u mnie powodowało automatycznie wzrost wagi. Wiadomo, młodość ma swoje prawa i wiele w tym wieku uchodzi płazem, także pod względem zdrowotnym. A dopiero z czasem, gdy zacząłem intensywnie pracować zawodowo, zwłaszcza budować swój drugi biznes, a w międzyczasie urodził się mój syn, zauważyłem, że sen to zdecydowanie temat, któremu warto poświęcić choć chwilę świadomie refleksji. Już nie mogłem po prostu położyć się wtedy, kiedy mi pasowało. Działalność zarobkowa, potrzeby młodego dziecka, no i przemysłowa deprawacja snu sprawiły, że zacząłem poświęcać odpoczynkowi więcej uwagi. Jest jeszcze jedno istotne spostrzeżenie, bo każdy jak jeden mąż na zadanie pytanie, czy sen jest ważny, odpowie tak. Ale niemal nikt o niego nie dba. To jedna z tych rzeczy, która potwierdza ciekawą sprzedażową zasadę, że nie kupujemy tego, co potrzebujemy, że potrzeby mają marginalne znaczenie w procesie decyzyjnym. Bo skoro wiemy, że potrzebujemy snu, dlaczego nie poświęcamy mu więcej uwagi? Analogicznie większość z nas potrafi sobie wyobrazić korzyści płynące z poznania bardzo dobrze nowego, ciekawego języka obcego. No od razu widzimy te korzyści. Większa pensja, dodatkowe zlecenia, większa swoboda wyboru pracodawcy i tak dalej. Te korzyści zaspokajają tyle niezbędnych potrzeb, które przecież mamy. No i co? Kto idzie na kurs językowy? Mało kto. Wiesz, że to potrzebujesz, że jest to osiągalne, a tego nie robisz. Tak samo jest ze snem. Potrzebę zadbania o ten aspekt potwierdzają również badania naukowe. Zbyt mała liczba godzin snu powoduje zaburzenie gospodarki hormonalnej. W ramach Wisconsin Sleep Cohort Study przeanalizowano nawyki związane ze snem oraz wyniki krwi u ponad 1000 wolontariuszy. Okazało się, że u osób śpiących poniżej 8 godzin wzrost indeksu masy BMI był wprost proporcjonalny do przesypianego przez nich czasu. Im mniej, tym bardziej tyli. Odpowiedzialne były za to obniżony poziom leptyny i podwyższone greliny, co skutkowało większym apetytem. W innym badaniu u młodych i zdrowych mężczyzn, których poproszono o to, aby przez 6 dni spali zaledwie 4 godziny na dobę, zaobserwowano objawy przedcukrzycowe. Dobra wiadomość, poziom hormonów wyrównał się już po tygodniu regularnego i dłuższego snu. Sam zauważyłem też, że mała liczba godzin snu obniża motywację do ćwiczeń fizycznych, dlatego jeśli próbujesz schudnąć, warto zacząć od zadbania o jakość i ilość snu. Ja sam mam tu jeszcze parę rzeczy do dogrania, żeby osiągnąć ten upragniony sukces.
A jeśli masz tendencję do częstych przeziębień, także sprawdź, ile godzin poświęcasz na sen. Badania pokazują, że osoby śpiące krócej niż 7 godzin dziennie są znacznie bardziej podatne na zarażenie wirusami i mają słabszy układ odpornościowy. Brak snu zwiększa również ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Ale to nie wszystko. Od godzin spędzonych w łóżku zależą również zdolności do koncentracji, codzienna produktywność i wydajność. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie wśród stażystów medycznych. Ci, którzy nie mieli szansy się wyspać, popełniali aż 36% więcej poważnych błędów niż ci, którzy się wysypiali. Nikt z nas nie chciałby być pacjentem niewyspanego chirurga. W sumie z niewyspanym kierowcą autokaru czy pilotem też raczej byśmy nie chcieli podróżować. Niewyspany szef czy żona to może nie zagrożenie życia, ale na pewno szansa na zepsuty humor i awanturę. Niewyspane dziecko to z kolei histeria i wysokie decybele. Kto z nas lubi być niewyspany, cierpieć na ból głowy, mieć pustkę w głowie i światłostręt? Badacze z Uniwersytetu Oxford we współpracy z Królewskim Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Publicznego w Wielkiej Brytanii dowiedli, że po 17 godzinach bez snu nasza czujność jest równa stanowi imprezowicza, któremu alkomat wskazuje 0,5 promila. Po dobie bez snu ta wartość wzrasta do stężenia od 0,8 do 1 promila. Bezsenność i niedospanie to rosnący problem społeczny, zwłaszcza w krajach o wysoko rozwiniętych gospodarkach. W Japonii uku to nawet specjalny termin – karoshi, śmierć z przepracowania. Pozornie błahy problem snu, który wydawałby się, że można rozwiązać jedną mocniejszą kawą, wcale tak błahy nie jest. Dlatego polecam Wam poniższe 4 wskazówki, jak zmienić swoje nawyki, by w prosty sposób poprawić jakość swojego snu, a tym samym jakość całego życia. Po pierwsze, zaplanuj swój czas na sen. Zajrzyjcie teraz do swojego harmonogramu zadań i poszukajcie w nim pozycji sen, albo chociaż wypoczynek, albo spanie. Nie urlopu, na którym zwykle jedziemy raz, dwa, góra trzy razy w roku, nie majówki z rodziną, albo ferii zimowych na nartach z nastoletnim synem. Chodzi mi po prostu o ten zwykły, codzienny, ładujący baterię czas dla siebie. Jeśli już teraz uwzględniasz w swoim planie dnia regenerację, proszę napisz o tym doświadczeniu w komentarzu. Będzie to z pewnością inspirujące dla pozostałych słuchających i oglądających, no i również dla mnie. Niestety wielu moich bliższych i dalszych znajomych, ja zresztą też przyznaję, tego czasu na sen w swoim notatniku nie rozplanowuję, a przynajmniej nie robię tego dobrze. Przywykliśmy do tego, że planujemy aktywności, a sen czy zwykłe leniuchowanie upychamy gdzieś nogą pomiędzy inne ważniejsze sprawy. A tu zasada jest prosta. Jeśli ty nie kontrolujesz swojego snu, on przejmie władzę nad tobą. Będziesz zmęczony i senny w losowych momentach dnia i przez to albo nie zrealizujesz celów, które sobie założyłeś, nie wyrobisz się z czymś, bo przez brak koncentracji stracisz na zadanie za dużo czasu, albo wykonasz je na tyle niedokładnie, że będziesz musiał po sobie poprawiać, ewentualnie co gorsze, twoje błędy wyłapie ktoś inny. Jak to zatem zrobić dobrze? Po pierwsze, zaobserwuj, ile czasu potrzebujesz na sen. Istnieją pewne wytyczne dotyczące długości snu w zależności od wieku. Przykładowo Amerykańska Narodowa Fundacja Snu określiła, że noworodki od 3 miesiąca życia powinny spać od 14 do 17 godzin, przedszkolaki 10-13, nastolatkowie w wieku 13-17 od 8 do 10 godzin, a dorośli między 26 a 64 rokiem życia 7 do 9 godzin. Ciekaw jestem, ilu z Was naprawdę tyle sypia. W każdym razie te zalecenia to wyniki uśrednione, dlatego warto to zweryfikować na sobie. Żeby to zrobić, wybierz sobie godzinę, o której musisz codziennie wstawać, żeby wyrobić się ze swoimi zobowiązaniami. Powiedzmy, że wybierzesz 6:30. Odlicz teraz 5,5 godziny. Wychodzi pierwsza w nocy. I to jest Twój pierwszy cel. Pierwszego dnia analizy połóż się spać o takim rytmie, tylko pamiętaj, nie oszukuj w ciągu dnia i nie rób sobie drzemek. A potem każdego kolejnego dnia dodawaj sobie kolejne 15 minut snu, aż do momentu, gdy w ciągu dnia przestaniesz doświadczać senności. To jest właśnie ta ilość snu i ten rytm spania, który powinieneś zapewniać sobie codziennie, żeby poprawiła się twoja jakość życia. Dla większości z nas docelowo będzie to między 6 a 8 godzin snu. Druga wskazówka ucieszy wszystkie śpiochy. Zrezygnuj z nastawiania budzika. Arbitralnie nastawiony budzik wyrywa cię z twojego naturalnego rytmu snu. Każdy z nas śpiochów darzy budziki głęboką nienawiścią. I choć to dosyć anegdotyczne przedstawienie sprawy, tkwi w nim ziarno prawdy. Ewolucyjnie człowiek jest przystosowany do spania zgodnie z rytmem dnia i nocy, który był wyznaczany przez wschody i zachody słońca. Elektryczność i długie ślęczenie po nocach rozregulowują ten naturalny porządek, a nasz sen składa się z 5 faz wypoczynku. 4 wolnofalowe NREM oraz faza szybkiego ruchu gałek ocznych, czyli REM.
Pierwsza z nich trwa krótko, około 10-15 minut i jest fazą zasypiania. Wybudzeni w tym momencie od razu wstaniemy gotowi do działania. Kolejne trzy fazy to czas, kiedy po kolei ustaje ruch oczu, zwalnia serce i spada temperatura ciała. Sen staje się teraz głębszy. Najbardziej bolesne dla nas jest wybudzenie w czwartej fazie, czyli po około 60 minutach snu. Jesteśmy wtedy zdezorientowani i nieprzytomni. Potem następuje faza REM, kiedy mózg generuje marzenia senne i staje się aktywny, prawie tak jak na jawie. Pełny cykl snu wynosi około 90 minut. Jeśli więc poranki są dla Ciebie koszmarem, stajesz niczym zombie z kiepskiego filmu klasy B, to najprawdopodobniej Twój alarm podnosi Cię z głębokiego snu. Jeśli dobrze rozplanujesz swój sen, problem ten powinien zniknąć i budzik zawsze będzie dzwonił o właściwej porze. Pomocniczo warto pamiętać, 3 godziny to 2 pełne cykle snu, 6 godzin to 4 cykle snu i tak dalej. Czasem zdarza się, że musisz posiedzieć w nocy i nie da się tego ominąć. Wtedy zaplanuj sen tak, aby pobudka nastąpiła na zakończenie cyklu snu. Może wyspany nie będziesz, ale przynajmniej nie poświęcisz pierwszych 15 minut po wstaniu na zastanawianiu się, jak się nazywasz, gdzie jesteś i po co właściwie wstałeś, oraz nie zostawisz garnka z mlekiem na gotującym się gazie, poprzytomnie wskakując pod prysznic. Pamiętaj również, że mogą przydać Ci się apki. Jest kilka aplikacji na Google Play i na iPhone'a, które pomogą Ci właśnie wykryć, w jakiej fazie snu jesteś i budzić Cię w tej właściwej. Po trzecie, stosuj zasadę 10-3-2-1-0. Dla jakości snu ważne jest nie tylko jak i ile śpisz, ale również to, jak przygotowujesz się do snu. I choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, to przygotowanie się do snu to robota na cały dzień. Craig Ballantyne z bloga Early Rise stworzył listę 5 prostych nawyków w ciągu dnia, które pozwalają zadbać o higienę snu. Dla buntowników mam złą wiadomość. Będzie to lista samych zakazów, czego nie można robić określoną ilość czasu przed położeniem się spać. I uwaga, bo pierwszy krok wcale nie jest intuicyjny, a na pewno zasmuci kawoszy i uwielbicieli słodyczy. 10 godzin to ilość czasu, którego nasze ciało potrzebuje, żeby oczyścić się z wszelkich dostarczonych mu stymulantów. Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli kładziesz się o 24, ostatnią kawę możesz wypić przed 14. Na liście produktów zakazanych po tej godzinie znajdują się również zielona i czarna herbata, Coca-Cola i mniej lub bardziej naturalne energetyki, czekolada i produkty z dużą ilością kakao oraz papierosy. Na 3 godziny przed snem wstrzymaj się przed jedzeniem i piciem alkoholu. Na strawienie dużej kolacji większość z nas potrzebuje około 6 do 8 godzin, a naturalny proces przechodzenia spożytego pokarmu do jelit wspiera grawitacja, czyli pozostawanie w pozycji wyprostowanej. Położenie się spać z pełnym brzuchem nie tylko sprzyja otyłości i refluksowi i zgadze, ale również sprawia, że nasz sen jest niespokojny. Ciało, zamiast się rozluźnić, cały czas mocuje się z tym połkniętym przed snem kawałkiem pizzy czy kanapką. No i tak właśnie zdarzają się nam koszmary po zjedzeniu dużej ilości jedzenia. Podobnie działają na nas procenty. Spożywanie alkoholu często powoduje zakłócenie sekwencji i długości trwania faz snu oraz czasu potrzebnego do zaśnięcia. Jeśli chcesz się wyspać, nie daj się skusić piwku. Nawet jedno modyfikuje pracę neuroprzekaźników w Twoim mózgu i sprawia, że poranne spotkanie z budzikiem staje się bardziej bolesne. 2 godziny przed snem należy powstrzymać się od pracy i myślenia o pracy. Jeśli czekają Cię następnego dnia jakieś ważne zadania, spisz je na kartce, rozplanuj szybko w kalendarzu i zapomnij. Mnie w takich momentach pokus pomaga słuchanie wyciszającej muzyki czy wieczorne zabawy z synem. Godzina przed snem to czas bez ekranów, żadnych laptopów, komputerów, komórek, aplikacji i Facebooków. Sztuczne światło z elektroniki rozreguluje nasz cykl snu. Shada Brahman, badacz jakości snu w szpitalu dla kobiet w Bostonie, dowodzi, że nadmierna ekspozycja na błękitne światło wprowadza nasz organizm w stan zaawansowanej czujności i dopiero po 2-3 godzinach pozwala zapaść w sen. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Haifie w Izraelu pokazały, że wystawienie na światło emitowane przez ekrany nawet 2 godziny przed położeniem się spać skracało długość snu średnio o 16 minut. Dodatkowo wpływa to na zmniejszenie poziomu produkcji melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za jakość naszego snu. Noc spędzona z nosem w laptopie, nawet jeśli po prostu na nim zaśniemy na odpowiednią dla nas liczbę godzin, spowoduje, że rano będziemy senni, rozdrażnieni, będziemy odczuwać falę gorąca. Ciemny, chłodny i cichy pokój to jest to, co tygryski lubią najbardziej. 80% potrzebnej naszemu organizmowi melatoniny wydziela się właśnie w nocy. No i wreszcie zero. Pożegnaj się z kolejnymi drzemkami i przestawianiem budzika. Pozornie kilka minutek sprawia, że rozpoczynasz kolejny cykl snu i jeśli będziesz mieć pecha, budzik wybudzi cię kolejny raz już z głębokiej fazy snu. Żadnego zysku, a i same straty.
I ostatnia, czwarta rada: spaceruj i wystawiaj się na słońce. Oczywiście nic nie zastąpi dobrze przespanej nocy, natomiast badania naukowców z Uniwersytetu Georgia pokazują, że już niezbyt intensywny wysiłek, taki jak 20 minut szybkiego marszu, przynajmniej 3 razy w tygodniu, potrafi znakomicie wpłynąć na nasz ogólny poziom energetyczny. Codzienna umiarkowana dawka ruchu daje nam więcej wigoru niż rzadsze, bardziej intensywne wyczyny sportowe. Dodatkowo, jeśli wystawiamy się podczas spacerów na słońce, nasze ciało syntezuje witaminę D, która również wspomaga pracę naszego układu odpornościowego i podnosi witalność. Także do dzieła, wprowadź codzienne spacery jako jeden ze swoich dobrych nawyków prowadzących do dobrego snu. Być może część z tych rad już realizujesz, wtedy gratulacje, ale zrób sobie rachunek sumienia i zastanów się, ile z nich możesz wdrożyć w swoim życiu, jeśli w ogóle ich nie stosujesz. Jeśli pamiętasz moją animację o budowaniu dobrych nawyków opartą o książce Gretchen Rubin, to wiesz, że o naszym szczęściu nie decydują wielkie uniesienia od święta, ale właśnie te małe codzienne wysiłki i czynności. Trzymam za ciebie kciuki, żeby twój sen i jakość twojego życia były nieprzeciętne. Dzięki za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!